Ok. Teraz w ogóle parę trików pokażę, takich studyjnych i tam różnych spraw z tym związanych, dzięki którym robiłem niektóre kawałki, nie? Jakieś tam będą instrumenty wirtualne i tak dalej, nie? Samplowanie będzie nawiąza, nawiązanie do, ty, do, do tego, czego używałem samplując, nie? Bo ja ogólnie sam, y, sample, jakby y, ostatnio co używałem tej techniki to jakoś y, 2000, 2018 albo 19, jak robiłem ten koncept album Życia Mego Kwiat na podstawie tomiku wierszy Marii Czajkowskiej. Siostra Stefana Grabińskiego. I to była taka konwencja, właśnie na rapowych bitach. Ja, ja to zrobiłem właśnie wtedy. Wtedy te kawałki, całą już tą płytę. Później w tym roku wróciłem do tego, już na lepszym mikrofonie. Nagrałem to i, i już z, z trochę lepszą, jak się nauczyłem techniką wykonawczą. I to ogólnie było oparte jakby w 90% na, tam, na tamtych bitach, nie? tylko tam z jakimś miksem trochę innym. No to miałem po prostu jakieś sample, nie? Z... Kiedyś zgrywałem te sample po prostu w rejestratorze dźwięku, tam, windowsowskim. Albo przez Audacity chodziło o to, żeby na przykład z jakiejś strony nagrywać dźwięk w komputerze, nie? tak jak mix, mix tam całości, nie? to jakieś takie opcje były. No, to miałem ten sample. To co to, to, to przykładowo to, to jest tam, jakiś tam kick y, i to można sobie wyobrazić, że to sample, nie? Jakiś tam y, wybrany, co ja sobie tam wpisywałem y, 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 na zasadzie. Szukałem jakiegoś gatunku muzycznego, daty, czyli jakieś takie lata 60., 70., nie? Y, albo soundtracki. Nie, to jest ze starszych filmów. Odsłuchiwałem to tam na szybko. Zgrywałem jakiś motyw, jak mi się podobał. No i już z... miałem ten sample i po prostu młodziłem z nim coś, nie. To do tego jeszcze wrócę, tematu, bo odpaliłem tego Edisona. Żeby pokazać jak się robi taki trik jakby demoniczny, tak jak w starych horrorach. Albo jak na death metalowych kawałkach takich, tam w 90 latach też to było częste, a, ale też trochę wcześniej, nie? W różnych gatunkach rokowych się zdarzało. Oddział zamknięty na przykład, ten wasz świat jest taka, jest ten efekt takiego... E, reverbu na rewersie, nie? Że tak. Wow. No to właśnie coś takiego. To, to są efekty też do, do tego, ale można to zrobić jak już się ma po prostu wokal, nie? Czy tam jakąś tam frazę krótką. I chodzi o to, żeby. Najpierw po prostu odwrócić nie? Tą ścieżkę Nałożyć na to reverb. Pogłos. Następnie odwrócić to z powrotem. Wtedy jest właśnie taki efekt, nie? Jak jest na przykład wokal, to, to tak dobrze ustawić, żeby właśnie była cisza po jednej stronie i cisza po drugiej, nie? Żeby po środku, tak jak tu jest na przykład ta zaznaczona sekcja, to właśnie była ta próbka dźwiękowa, nie? I żeby po tej stronie było trochę ciszy, po tej trochę ciszy. To po prostu daje coś takiego, że później nie trzeba tutaj y, pod koniec y, dawać y, y, jakiegoś tam momentu ciszy i dodawać jeszcze y, kawałka tego y, y, reverbu, nie? Żeby to tak jakby bardziej y, 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 się, się, się sklejało dalej. Chociaż można to zostawić bez tego, nie? I chwila ciszy, pauzy i ten, i od razu muzyka po tym może yy, tam wjeżdżać, nie? Wchodzić. I to też przecież efekt daje cisza. No dobra, z samplami to tego slicera, to taki tutaj do tego, docięcia tych próbek, nie, jak, jak, się, jak się tam miało już jakieś... No to to... Robiłem tutaj tak atak, DK, tylko nie rozkład, tylko tego tak opóźnienie, żeby po prostu próbka, jak jest pocięta, żeby nie miała takich trzasków początkowych czy końcowych, nie, tylko żeby, żeby było to wygładzone bardziej. To Auto czyli automatyczne zrzucanie na ten piano rou. No i to po prostu ta, ta ta, ta próbka jakiś sample, co tam wybierałem, nie, to, to się ustawia y, tam natężenie pocięcia tego wszystkiego, nie to, to nie wiem, czy to za, za krótkie jest teraz. Y, w każdym razie, w tej sekcji tutaj takie czerwone y, paski dzielące, y, tam y, powinny się pojawiać i, i to wszystko y, y, być y, z tym. Dzielone i rzucane automatycznie na, na ten, ten, na ten pianoro, nie co się układa już te te... I, I wtedy po prostu, jak był, o właśnie, tylko jak jest dłuższa próbka, to więcej tych jest z tych, tych slice'ów, nie, Ty, tych, tych pociętych sampli. Ten autodump akurat odklikiwałem, żeby nie było tego efektu, że, że to wszystko się samo zrzuca, bo nieraz te sample miałem długie i po prostu, i po prostu było dużo zabawy z schodzeniem po tych taktach przemieszczaniem się, usuwaniem tego nie Jeszcze nie wiedziałem wtedy o tej opcji, że jest takie zazna zaznaczanie i, to, i to, to można tutaj tymi z sh skrótami na przykład control plus X nie jest z tego usuwanie i ten ten można to też używać jak się gra, yy, z, 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 no oczywiście na tych samplach nie, pociętych już w tym, pro, w tym programie, nie, yy, można dalej dodawać jakie, jakieś efekty, żeby yy, to tak sucho nie brzmiało, czyli ten reverb, jakiś delay, opu, opóźnienie, nie, yy, takie bardziej yy, związane z przestrzennymi sprawami. Yy. No i w związku z tym zaznaczaniem jeszcze to jest przydatne przy paternach, nie, bo kiedyś robiłem na jednym paternie wszystko, czyli bębny, melodie, basy i później jak, jak miałem na przykład aranżer, nie? tu gdzie się składa ten song cały kawałek. No to nie miałem za bardzo co, z tym, co za dużo z tym zrobić. Musiałem albo cofać z tego jednego paterna wszystkie te yy, wszystkie akcje, które zrobiłem, np. w melodii, w basie albo w perkusji, żeby zmieniać trochę ten, ten przebieg tej akcji, nie. I, i, no i to cofanie tych komentarzy, ten, ten undo czy ando i, i z powrotem i taka zabawa była, bo też nie wiedziałem na przykład o tych, o tych opcjach, że na przykład jak ma się jakoś tam e, akcję na dwa takty, tak jak jest tutaj, to można po prostu. Skopiować ją i automatycznie przenieść na inny pattern. Nie? od razu tą samą melodię po to, żeby coś, coś z, z nią zakręcić na innym pater, patternie. Nie i nie, nie trzeba będzie po prostu już, już, już tych, kasować, no, tak jak jest tutaj. Nie? To, jest, to jest teraz to samo na, drugi, na drugim paternie tym śladzie co na pierwszym i, i lepiej robić na jednym paternie jedną rzecz, na drugim następną i naj, naj, najwyżej po prostu układać tak, że tutaj leci na pierwszym melodia, na drugim ten bit, nie perkusja, bo to, bo to... Bo to i tak yy, można po prostu tworząc nie yy, tutaj zapet, zapętlać i po prostu robić na każdym paternie. Bo jak się robi, to, wi to wiadomo yy, tak normalnie nie na jednym, to to jest tak, jakby takie ułatwienie, że tu się widzi i, o, i, tu, się, i tu się dodaje jakieś akcje nie. A to samo mo można zrobić i mieć później to ułatwienie właśnie y tym sposobem przez ten aranżer już, nie? Tylko po prostu y y przyłącza, przyłączać się jak tu jest song. No dobra, no to jakby z tym samplami nie, to wszystko wtyczki pokazywałem co tam. A miałem jeszcze taką rozkminkę nie, związaną z tym. Ze wcześniejszym też jeszcze jakimś tam nagraniem, co a może to w, to w tym? Bo to nagranie w ogóle miało być wcześniejsze przed, przed tym poprzednim, co ja tam dodawałem o tych czasach dawnych, falach mózgowych, kobietach, nie? Romantyzmie, chaosie, gitarze, nagrywaniu. Tam to z 2,5 godziny się nagrało i, i a coś się w programie porobiło, po jakimś tam godzina 40, że ten dźwięk dalej się nie nagrywał, nie? I dlatego tam tak na, na, na szybko mówiłem. Tym y, półgodzinnym, krótszym, y, te, bo ten wcześniejszy nie, to miał być właśnie y, i był o perkusji, nagrywaniu akustyki. Y, o, właśnie tutaj y, o perkusji też będę gadał i pokazywał, y, jak składać też ją y, w programie wirtualnie. I mikserze, nie? że miałem zamiar kupić mikser w ogóle, żeby nagrywać więcej mikrofonów, nie, ale też się dowiedziałem, że kupić mikser i w ogóle sama sprawa miksera to nie jest tak, że od razu, jak ma się mikser i te wejścia mikrofonowe, to oznacza, że można niezależnie nagrywać mikrofony, bo jest coś takiego, że miksery nie wszystkie. Rozdzielają kanały przy nagrywaniu, tylko sumują, czyli nagrywają wszystko razem, nie? Czyli można mieć kilka mikrofonów, jak się nie wie o, te, o, o tym, czy mikser ma taką funkcję, i, w, i wtedy to jest nieprzydatne. Przy takich sytuacjach, jak, jak się chce na przykład nagrywać ślady oddzielnie w przypadku perkusji, po to, żeby każdy ślad miksować oddzielnie, nie? Bo nagrywanie, jak mikser sumuje wszystko, to, to jest taka akcja, jakby nagrywać przez jeden miksofor, mikrofon. No, więc trzeba mieć y, na to te. Y, 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 patrzeć na to, nie? mieć to na uwadze na względzie. No i no tak, ja, ja per, z per, perkusję to też w tym roku nabyłem, te wakacje to jeszcze tak nie umiem na niej dobrze grać. Najbardziej tam z kick mam problemy jeszcze, żeby tą szybkość zrobić i te jak to jest te tri, triplety, ten... Triole i ogólnie ten swing taki, nie? Jak w, w rapowych bitach jest, że, że to... tu że... na tej zasadzie, nie? W, stop, w stopie Chociaż jak to idzie, to, bo to jest jakoś tak spod palców, czy tam spod pięty, tak się to stopę zmienia grając nie, na tym pedale, że, że to taki, taki jakiś efekt, jakby podnosi się z powrotem nie, i ten, ten ustawienie oczywiście tego sprężyny. Z, z, y, na, 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 na ciągu tam w tym, nie, żeby żeby ten bijak inaczej chodził łatwiej, to już zależy nie? Z, z tym łańcuchem i tak y no to dlatego też yy, i jakby też pomijając jeszcze te może mikrofony, chociaż bez tego jakoś bym się o, obszedł, nie, ale bardziej techniczna sprawa, dlatego tak nie nagrywam częściej, nie, no i jakby tej akustyki jeszcze nie mam zrobionej tak jak jest na tym filmie po, yy, z gitarą Vampir na podstawie nowelistów Pana Grabińskiego no to widać właśnie w tle, jak jest na stanie obecnym yy, to wszystko, nie yy, yy, bo ja, ja miałem w ogóle jak... Yy, Dwa tygodnie robiłem w ogóle tako, takie miejsce, nie, taką kabinę do nagrywania tej perkusji z tych palet, tego wszystkiego, tam parę stów zainwestowałem w te gąbki akustyczne, takie grubsze. Pograłem ty jakiś czas, ale to wszystko pomyślałem, że jednak trochę mam za mało miejsca w tym, to, to może to zmienię, powiększę, no i tak całą tą pracę jakby rozmontowałem. To się męczyłem w te przy, 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 przycinanie tych desek, wkręcanie tego wszystkiego, nie yy, jakieś dywany przyczepiania yy, tektur pod podłogę yy, takich wykładzin. Yy, Między te palety wkładanie jakiejś waty, gąbek, nie? żeby to, to jakiejś masy więcej miało, tych ubrań takich starszych, uszczelniania tego też takimi, jakimiś, co tam miałem. No i jakby jest, teraz jak jest, nie i na razie za to nie biorę. Gram sobie po prostu ciszej, jakieś tam triki. W ogóle ten bijak od, tego, od tej stopy zmieniłem na taki zrobiony z takiego klęczka ogrodowego, z takiej pianki poliuteranowej, na, na, na tą membranę zewnętrzną. Przykleiłem taką jakby gąbkę, nie czy piankę też na taśmę. Tam obwiązałem końcówki pałeczek też taśmą żeby to jakoś ciszej też grało się, nie bo, bo ogólnie jest perkusja donośna, nie głośna i też, też ma spore gabaryty. No, ale to jest fajna sprawa, to się da obczaić, jest, jest jakby wszystko tak jak z muzyką czy tam z riffami, czy na przykład z tym graniem na perkusji nie czy dżębę, ogólnie muzyką i po to są te takty właśnie żeby to sobie ustawiać logicznie i wymyślać nie tak jak ja mam na przykład nagrywam po ten metronom nie tutaj nie wiem czy o tym mówiłem że to jest taki rytmiczny ten odmierzacz nie klik 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 to idzie i, i po to się po prostu nagrywa, wybiera się tempo jakieś, nie, ja nagrywam, ogólnie robię sobie jakieś na tym, tym sekwencerze, jakąś taką prostą perkusję, nie, tutaj, nawet na ten jeden takt, nie, i biorę, biorę, go, biorę go tutaj po prostu na ten aranżer, Du, Dubluję to, oczywiście, oczywiście ustawiam, to, ustawiam to nie tak jak teraz, raz. tylko biorę, żeby po prostu, żeby, żeby one takie właśnie, zagęszczone były, nie? To kwestia po prostu tylko, żeby za, zacząć równo od tego, nie? Ustawiam to sobie na jakiś czas, tam długo z tym Ctrl plus B, i no i, i gram jakiś motyw nie? jak tam coś tam wymyślam nie sobie freestyluję później, później wiedząc o, o tej zasadzie tych taktów mam w głowie jakby te sekwencje co na intro zagrać co na zwrotkę refren później te przejście, przejście znaczy zwrotka, refren jeszcze następne przejście i coś tam dalej pod koniec jeszcze autorowi takie sprawy nie? Albo czasem intro jest tak jak outro, nie? Tak jak w tym wampirze. Na podstawie noweli Stefana Grabińskiego, no to też tak można zrobić. Przecież. No i tak, no, perkusję też robi, robiłem na MIDI klawiaturze. nie, No to po podłączeniu jej po prostu w MIDI. Na początku nie chciałem robić na tym, na tej, wtyce takiej, jakby, symulującej te pady z AK i MPC, nie? z Bitmaszynę To tutaj ustawiałem coś w tej Omni Preview i miałem także na tych klawiszach początkowych z klawiatury to co tutaj było te czytenki Klap, head snare to było już podłączone pod klawisze nie przypisane automatycznie a, ro a robiąc to w ogóle bez tego na tej, na tej wtyczce już do tego tym tym, tym FPC. FPC, jak te MPC, nie to, no to, 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 to jest po prostu co, jak ma się tą klawiaturę. Ogólnie, nawet z tej klawiatury zwykłej, też tutaj można to robić, nie, ale jak teraz już mówię o tej klawiaturze, midi to gdzie mam pady, czyli takie. Czyli coś takiego, jak tutaj są te kolorowe te, te, nie? sekcje. No to, to są takie gumowe, tam na tej klawiaturze, takie, takie jakby mini bębny, na których palcami się wstuka i te rytmy. I, I trzeba najpierw jakieś sample mieć, tu są jakieś wgrane od razu. Można w presetach popatrzeć co tutaj jest zrobionych, nie? Ja tutaj na górze mam swoje, bo po prostu są bardziej podpasowane pode mnie i mocniejsze, nie i takie jest z innym wyborem brzmi. I to też robione na przykład tak tą opcją tego nakładania, ten layering ze stopą, tak samo. Ze stopą to wiadomo, jak się robi ten kick drum, to z dwóch próbek, nie? Czy tam więcej. To jako, że to jest basowa sytuacja, to trzeba albo jedną próbkę tam w, tym, w, tym, w tej wtyce po prostu. O, w tym w tuningu trochę obniżać drugą trochę podwyżać gdy od razu nie pasują żeby po prostu czasem nie, nie ten nie za bardzo basowały ze sobą nie tylko jakoś tak się nakładały to zależy od próbek bo nie jak są już dobrze dobrane to, to brzmią bez tej zabawy no i tyle, to przerzucać można też bezpośrednio z tych tych z tego, z tego bocznego już folderu, nie coś wrzucać jak, jak się jak się ma. No. A, a żeby to po prostu grać z tych tych, tych już z klawiszy, nie? czy tam spadów, to po prostu bije się ten last hit. Uderza się. Coś takiego, wybiera wybiera się jakąś opcję i to już podpisuje, nie? Czy tam w ten learn? No i uko, rek, rekord nagrywanie się wciska metronom właśnie ten ten w, w, w tu, czy tam, i to, i, to, i to już bezpośrednio nagrywa czy, czy ten aranżer, czy, czy tutaj, nie? Jak się to, jak się zależy co się tam wy, wy, wybierze. Jakoś tam to. Mikrofon teraz mam podłączony, to przez mikrofon to się nagrywa. Yy, zaraz może autom auto automatyzacja. Tutaj też trzeba yy, ustawiać sobie, nie, bo to jest jakby związane z tą... Yy. Szerokością tych próbek, nie? Jak jest na, na bit, to, to leci, leci tak jakby nagrywanie na całym takcie, nie? Yy... Nie wiem dlaczego mi się to teraz nie zgrywa, bo normalnie już pow powinienem mieć to na tym, na to co, to, co tam wci wcisnąłem na tym pianorola albo tutaj, nie? O, tu jest to są generalnie yy, to, co, to, co ja tam za, zagrałem, nie, yy, czy, czy, czy tam wybrałem, to automatycznie też można, jak ktoś się nie chce bawić yy, grając tymi padami, to może to sobie po prostu klasycznie tutaj poustawiać z tych próbek, nie. Yy, można, to, można też ustawiać po prostu. Yy, Wybierając jakiś kanał y, y, w tej wtyczce. I y, 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 po prostu. I po prostu nagrywać już centralnie jako audio samo, nie? nie żeby nie nagrywało się do tego też, to, to jest kwestia po prostu o, tutaj od odhaczenia od, od niektórych tych opcji, nie? Żeby nie, zgry, nie żeby zgry, zgrywało się tam jako jako, te, jako audio samo, nie? I, ten, i tak, tak, tak się też robi jakieś tam efekty. Tam z wokalem związane, nie? Bo można nagrywać i nagrywać właśnie przez ten mikser, nie? Teraz jakby leci to, co ja mam tutaj w tym, 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 nie? Pokręconym. Tylko ja na tym po prostu. Yy, nie robię yy, już, yy, już jakiś, jakiś czas i, i jakby. Yy, tak jak mówiłem wcześniej, to, to jest pokazanie ogólnie jak yy, o co z tym chodzi. Tylko ja na tym po prostu. Yy, nie robię. Yy, już, już jakiś, jakiś czas, i jakby jakby właśnie nie jestem, nie jestem w tym na ten czas jakoś tak za, zaawansowany, nie żeby teraz wziąć w ogóle. Tak jak mówię, nie wkręcam się. Tutaj wiadomo, mikrofon się nagrał, bo w tym czasie miał, mam przecież podłączony też mikrofon, nie? Ale to mniej więcej pokazałem, jakby tą podstawową, tą technikę tego, nie, jak to robić. No, wiadomo, automatyzacja to jest w sytuacji, gdy ma się na tej klawiaturze mili pokrętła i chce się człowiek bawić z filtrami na przykład, nie, czy które są, które są tam w syntezatorach, czy po prostu. Jako, jako nie wiem, podłączone pod jakieś tam, jakieś tam próbki muzyczne, czy w ogóle jakiekolwiek pokrętła, nie? które tam można zasparować z tym, nie. Co, 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 się, co się chce. Jakby to jest ta automatyzacja cała. Bo, bo, są, bo, są, bo są też po prostu. Automatyzację też można robić tutaj nie z taką za, za pomocą tego tej panoramy panoramy czy tego tej głośności nie że na końcu się robi jakieś ten jakieś wyciszenia, ściszenia nie to, 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 takie takie rzeczy to jest to, to samo co na przykład Yy, tylko, że po prostu yy, przy już nagrywaniu kawałka, nie? to co, samo, co można zrobić yy, w tym pianorolu na tym, na, yy, na yy, kanałowej tej całej fazie. Nie? No, że, że tu się te, to tak samo zmienia, tutaj się ustawia, jak się ustawia na no, to jest po prostu yy, no, nie ma się ograniczenia w tych tych. I to można tak samo z tą, z, tym, z, tym, z tą z wysokością tej próbki, nie oczywiście jak jest, jak jest, dłuższa z tym, tym coś tam robić, nie? To, to, nie wiem co to jest. To? A, to jest ten, 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 ten nagranie całe tutaj tego no to zmienia ogólnie, tamto no, to, to, co tam nastawiłem, no to by, by, zanim, zanim by się to odpaliło z, z, z tamtego, z tego pianorolu, to trochę by prze, przeszło czasu i to jakby robi taką akcję, teraz leci, że, to że to zmienia tutaj tą, tą. w tym, w tym, w tym, nie? zmienia tą całą próbkę, tylko ja na tym po prostu... Yy nie robię już, już jakiś jakiś czas to, to trzeba uważać z tymi jak to się jakieś czasem po, po, czy, jakieś dziwne sprawy powłączają bo mogą czasem ten nie? teraz jakby leci to co ja mam tutaj w tym 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 nie nie wiem czy to jest. Dobra, nie chcę się w to wkręcać, w każdym bądź razie. Tu, to, to, to jest takie: tak, coś łatwego do zrobienia, w każdym bądź razie, nie? Bo to, to nie jest żadna jakaś wielka filozofia z tym nagrywaniem tego wszystkiego. I ten i ogarnianiem tego, nie? Teraz mam tutaj tym nie po prostu Tak samo Tak samo jak już ma się taką próbkę na przykład czy sam wokal i chce się coś z nim pokombinować, nie? No to można z powrotem go dać na, na, na nagrywanie

I dalej to jest kwestia po prostu wyobraźni. Tak jak nakładania efektów i nagrywania tego jednocześnie, bo można dalej nałożyć jakiś inny efekt, nie?

Y, y, nagrywania tego tak samo jak można zmieniać to bezpośrednio quick render as audio clip nie albo render as audio clip to jest po to żeby odciążać procesor jak się już ma na przykład z, y, zrobione na paternie jednym nie czy drugim coś coś się na pewno wie że do kawałka będzie wchodziło to po prostu y, najlepiej zrobić ten y, y, render tej ścieżki danej i, i, I sobie po prostu te wtyczki odklikać, nie? Nie, nie usuwać, tylko y, o, żeby czy jakieś tam instrumenty, czy coś takiego, nie? Y, usuwać też można, jak ktoś po prostu wie, jak, jak zagra, zagrał coś, czy coś ta, takiego. No ale generalnie w, ja na przykład w tej opcji robię, nie? Jak już mam tam jakiś tam miks już tego to, 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 to dobry pasujący i tak dalej, nie? Co do wtyczek to ten wtycz, wtyczki jak, to wiadomo można działać na tych co są w programie można po prostu dodawać swoje jakieś tam zgrane w sieci nie, co się różnie obrzmieniowo i tam są robione Robione przez jakichś tam zajawkowców, nie? Co tam etniczne instrumenty, czy tam z folklorem danych terenów geograficznych były zgrywane, nie? I ten. No i to są takie akcje, nie? Jakieś orientalne sprawy. Ja używałem w ogóle tych wtyczek tego typu przy paru kawałkach, jednocześnie może z tym z grabińskim, jak Miriam odeszła, albo tam Miriam z Medyny, bo to taki arabski klimat. Ale to ogólnie też przy rapie dobre do tych bitów takich klasycznych jest, bo to są takie brzmienie naturalne, nie? No jest tych wtyczek. Co do elektroniki, to, to... Ten Toxic Biohazard, nie, to jest taka mroczna wtyczka, taka cyberpunkowa, futurystyczna, postapokaliptyczna, yy, yy, taka dobra do tego agroteku, czy yy, industrialu, czy, czy w ogóle jakichś takich... Yy, nawet może tych jak, transowych, jakichś klimatów, nie, jazd. To, to są takie amb ambientowe teksturki. Basy jakieś tam... <tryk> najlepsze, <tryk> najlepsze i best. O. To było w tym, w salamandrze, yy, yy, pf, po, pod koniec yy, kawałka maskarada. Wier, wierusz tam mówi, że pamiętaj, yy, jest ktoś ci życzliwy, jeży do widzenia. Super sprawa. W ogóle mh, też piękne czasy mh, tworzenia tego, nie? Tak nie widziałem, że to w ogóle zrobię jak zaczynałem ten projekt. Pierwszy kawałek bo to taki jeszcze nie robiłem czegoś takiego opartego na książce, nie? że rozdziały trzeba było pozmieniać na, piosen na teksty piosenek, nie? kawałek i tam zawrzeć jeszcze najwięcej informacji, które ja uważałem za piękne, ciekawe nie? w danym rozdziale i żeby to tak nie trwało, nie wiadomo ile czasu. Nie? I rymy do tego dobrać, później, później muzykę stworzyć. No, ale to przydało się, bo jakby przy tym zrobiłem coś, co chciałem, nie pragnąłem tego i w takiej formie hołdu nie i w ogóle uznania, jakby też ta przygoda moja się rozpoczęła z, z tym jego pisarstwem od, od tego. No, i dalej też zacząłem robić następne kawałki, nie? I mogę też inne już robić, te koncepcyjne albumy. Ten GMS też, też używałem bo tutaj głównie za sprawą tych basów, nie? Ten, wiem, że y, przerabiałem ten bas często, bo taki, taki taki dość tłusty był. Yy, tu, tu, tutaj jakieś y, efekty są, że, że, że to można skleić tam dodać, nie? I ten, ten. Yy, 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 yy. Ale oczywiście to nie jest wtyczka tylko z samymi basami, nie? bo w tych syntezatorach są te różne też odpady tekstury. O, w Salamandrze to było w Sabat kawałku, w drugiej części. To było na przykład w kawalce Dziedzina, też na podstawie grabińskiego. Jakaś, tam, jakaś sporo jest tych, tych, tych tutaj wkrętów. To jest kwestia samemu trzeba obczaić brzmienia, barwy, zapamiętać to jakoś używający się człowiek nauczy, nie c na no, 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 tym też robiłem e, kawałki różne. E, b, e, <śmiennie> Tych yy, sporo tu po prostu yy, jakby bawiłem się z tym, nie? Jak już tak bardziej yy, powróciłem do, do tej opcji komponowania, jakby, za, jakby te lata dawniej. Yy, Zaczynałem na takim programie Music nie? i to był najlepszy program w ogóle, później jak ja zaczą, zacząłem zmieniać na te PC-owe, żeby samplować, to to, to, to było ograniczone, nie? a ten Music z, z Playaka na Sony PlayStation PlayStation, to, yy, to był taki właśnie od razu tracker i coś takiego jak to, nie? W takiej prostej wersji, że, że też były te sample i można było ustawiać jakieś swoje te, te, te perkusje perkusje Kurz, zajawkowy to było. Kochałem. Yy, i, I siedzenie, i w ogóle. Ekstra, ekstra sprawa, jakby tam tylko samplować się dało, nawet z tych płyt jakichś, nie? Czy opcja nagrywania z mikrofonu, to, to już co teraz w telefonach to jest normą, nie? Zgrać sobie jakiś program i ten do robienia muzyki i po prostu używać takiej opcje, nie? Jak zgrywanie dźwięków z otoczenia, czy, czy tam samplowanie jakieś wycinanie online są przecież edytory te remove background czyli że można tła wycinać ze zdjęć nie tworzyć jakieś transparenty I w tych czy wycinać kawałki do dzwonków jakieś tam inne opcje no, jest pełno tego. Także programów w ogóle nie potrzeba nawet żadnych zgrywa, właśnie Ja mówię, w tych takich sytuacjach, nie? Graficznych na przykład. Czy jakiś takich wstępnych muzycznych, A przy takim robieniu takiej muzynie już, już, już bardziej autorskiej. No to, no to potrzeba, nie? Znajomości tego wszystkiego. To jest właśnie to, co jak mówiłem, czy jest ten wstępny akord yy, durowy, nie? Że te klawisze numeryczne, że tam, gdzie są litery. Gra się pojedyncze z tej skali, a numery są Coś takie, jak pewnie w, w kawałkach Disco Polo starszych było, że po prostu lecieli. Mieli w syntezatorach takie opcje. <grym> no, ten cytrus, to wiadomo, nie. Też spoko, wtyczka. Tu, tu jest, wiadomo, też kręcenia, trochę tych zmian. Tu jest ta strefa z dodawaniem tego pogłosu i tak dalej, związanego z, z tymi instrumentami. Tylko wybranymi, tylko tu jest to, na przykład, nie te, te, ten i jakby czy to jest yy, trochę ich harmore to mają opcję z tym, że jest moim zdaniem to jest zagmatwane niepotrzebnie te ustawianie ustawianie tych, 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 tych próbek, nie, bo one są czasem yy, ustawiane, nie są jakby te one-shoty lub mają takie efekty, tylko właśnie. I tutaj jest po prostu, żeby to przerabiać, jak chce się co innego zrobić z tego dźwięku, co, co już automatycznie jest, jest zabawy za dużo. Za... Bo tutaj są tak... te o, filtrów ty, tyle, jak chce się ustawić zmianę tego, 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 ty, ty, tych dźwięków, nie? Trzeba jakby siedzieć w tym, nie? Też na tym robiłem sporo tych, tych... ten kawałek wilkołak, noc trupów. Frankenstein, czy Frank Nie pamiętam Frankenstein, na Frankenstein? Stein? Uh. Hierarchia Eugeniki na polach szachownicy... Przeróbki wszystkie związane z, z, z tym punktem wyjścia. Muszę usuwać te wtyczki po prostu, żeby nie, nie zrobiły jakiejś awarii. Tak jak ostatnio było z tą nagrywką, że się, że się nie nagrała właśnie przez takie rzeczy, nie? że tutaj odpalone było to ten, ten, ten nagrywanie ekranu i dalej ten. Tutaj ten, ten, pro, ten program plus te wtyczki jeszcze efekty, nie, to wszystko w czasie rzeczywistym. Nie ten M1, Korgan pokazywałem, nie wiem. Dobra, na tym robiłem to dawno temu w ogóle poznałem ten program, ale to jak miałem myszkę i tam nawet nie wiedziałem jak grać, to tylko nagrywałem te sample tak jak wspominałem przez ten rejestrator dźwięku, nie? Czy tam chyba czy tam coś takiego. Bo po prostu szukałem tych wtyczek, takich bardziej jakichś filmowych, nie, żeby to brzmiało. I na tym syntezatorze to jest z lat 80. Robiono soundtracki do filmów, jakichś thrillerów, nie, czy tam erotycznych też. Coś. I to, to jest po prostu też super sprawa do takich starych dźwięków. Nie sporo kawałków na tym zrobiłem. Drakule, wstęp na Drakuli, tam jest, bo tam jest w ogóle taki bas na początku obniżony, ale to z normalnej tej mojej gitary basowej, ale softle, takie, takie jakieś churki, to, to, z tego wziąłem to właśnie, właśnie ten, takie skrzypce, nie? Też, yy... to jest też taki program, że yy... trzeba wybrać tą wtyczkę. Yy... Yy, mieć te Mieść to na klawiaturze. Yy... O, a tutaj na przykład nie działa z opcją ta wtyczka z, z klawiatury tej. A nie, działa. Yy, no dobra. I wiadomo, nagrywa się tak samo rekord i tak jak wcześniej yy, pokazywałem, że, że można nagrywać bezpośrednio na ten sekwencer. Yy, tutaj wciskając tę opcję, że no, no to jest na przykład yy, nuty... Yy, yy, Y, automatyzacja, jeżeli używa się na przykład na klawiaturze, tutaj modulacji, y, czy ten drugi co to jest y, wysokość chyba tonów pitch y, correction y, albo znaczy, to, to bardziej do transpozycji mi się kojarzy, że mo, mo, można oczywiście ten dźwięk podwyższać, podniżać, ale w, w międzyczasie można też po prostu naci, naciskać go, czy, czy tam podkręcać, z, zależy, jaka jest opcja, nie w klawiaturze i po prostu można grać już w wyższej oktawie, nie? No a druga opcja nagrywania to właśnie tak, jak wspominałem, że się tutaj pod, pod mikser podłącza, gdzie tutaj już uzbrojony jest pod nagrywanie i to, co się. Gra tutaj na song w, aranżeru, w aranżerze leci, nie i ten i wiadomo do jakiegoś rytmu wcześniej trzeba odczekać tutaj jeden tak, żeby się nie, nie, nie nagrało przycięte i ten i dalej ułożyć coś nie i można to składać później jak klocki Lego które też się w dzieciństwie bawiłem namiętnie i jakby zauważyłem, że to przy muzyce później wyszło, taka kontynuacja tej kons konstruowania nie? tych bloczków i tak dalej energetycznych. No co, no co tam jest z tych, tych, z tych wtyczek? A, bo jeszcze miałem o tym sumie. No, na tej też robiłem o tych seryjnych tak to w ogóle często było używane na przykład ten, ten, ten dźwięk, nie i ten arpe arpeggio iator. No, do tworzenia Takieś jakieś 22 z 16 ósem Nuty, półnuty i ćwierć nuty, nie? jakby służy do tego można to można tu też podwyższać Ręcz częstotliwość tych, tych, tych zmian, tutaj, tutaj, tutaj są so, so, te skale jakieś nieco uh, wybiera się i to tak brzmi. To też na przykład w kawałku Zimna Wojna robiłem perkusję na, na tym spo z, sposobie, że po prostu włączałem tam w przejściu, nie w tym momencie. Mostku jest, tak, jest taka opcja, że perkusja właśnie tak. Nie, tylko że to jest dźwięk perkusji, i, i wchodzi. I to też taką opcję zrobiłem, że nagranie pod ten, ten pod aranżer bez, bezpośrednio, i później ten jakoś plik chyba wrzuciłem z powrotem w ten, tutaj w ten sekwencer, coś tam jakoś przyciąłem, nie, pamię, nie pamiętam jak to, czy bezpośrednio już zrobiłem tam, w, tym, w tej playliście. No, no i tyle, nie, to, to takie kręcenie tych, tych filmów jakby instruktażowych. Dobra.